Szanowni Państwo, witam na dzisiejszym naszym wykładzie o tytule nieco skomplikowanym Augustynizm polityczny i reforma gregoriańska. Wbrew skomplikowanemu tytułowi temat jest dosyć prosty, a mianowicie Grzegorz VII i podstawy jego wizji religijno-politycznej. Zacznijmy jednakże od samego pojęcia augustynizm polityczny. To pojęcie tytułowe jest w Polsce mało znane. Ja próbowałem je upowszechnić w mojej książce Teokracja papieska, ale nie jestem jego autorem, ponieważ pojęcie augustynizm polityczny, po francusku augustinism politique, wprowadził francuski badacz, a przy okazji duchowny biskup również, Henri Xavier Arquier w roku 1934, pisząc, czy właściwie wydając książkę pod tym tytułem Augustynizm polityczny. Niestety nie mogę Państwu tej książki pokazać, ponieważ mam ją tylko i wyłącznie w PDF-ie, ale mogę Państwu pokazać coś znacznie większego. Mianowicie książka Augustynizm polityczny miała być rozdziałem takim wstępnym, wprowadzającym do wielkiej rozprawy Arquiera pod tytułem Saint-Grégoire VII, czyli Święty Grzegorz VII, esej o koncepcji władzy pontyfikalnej. Taka wielka rozprawa w Paryż 1034. Ostatecznie Arquiera przekonano, aby rozdzielił obie książki, aby ten duży, taki 200-stronicowy wstęp wydał jako oddzielną książeczkę, a książkę o świętym Grzegorzu VII wydał takie główne dzieło, prawda, też oddzielił. No i jak to się czasami dzieje w nauce, paradoksalnie, wstęp do książki zrobił wielką karierę, pojęcie augustynizmu politycznego wzbudziło olbrzymie zainteresowanie badaczy, krytykę i dyskusję, podczas kiedy sama książka główna o Grzegorzu VII, moim zresztą prywatnym zdaniem świetna książka, nie wzbudziła żadnego zainteresowania i gdzieś tam sobie zalega na półkach. Także no niestety czasami tak bywa. W każdym razie o cóż chodzi z tym augustynizmem politycznym? Arquier za cel swoich badań naukowych wziął dwie ekskomuniki i depozycje, czyli pozbawienia zdjęcia z tronu cesarza Henryka IV przez papieża Grzegorza VII w roku 1076 i roku 1880, czyli 4 lata później. I celem badań Arquiera była rekonstrukcja powodów teologicznych, politycznych i całego uzasadnienia teoretycznego dla tych decyzji papieskich. Jeśli chodzi o materiał do badań nad augustynizmem politycznym i nad Grzegorzem VII, to dotyczy już jakby nie tylko Arquiera, ale w ogóle każdego badacza, to materiał jest jakby no prosty, znany, nie zmienia się od lat i nic tutaj prawdopodobnie nowego już nam nie dojdzie. Jest to przede wszystkim list do Hermana z Metzu, do biskupa Hermana. Niektórzy twierdzą, że należy go czytać nie Herman, tylko Hariman, ale bardziej przyjęta jest ta wersja Herman. Jest to list z roku 1080 lub 1081. W języku polskim ten list można znaleźć w wydawanym przeze mnie czasopiśmie Profide Rege et Lege z 2011 roku poświęconym reformie gregoriańskiej. Jak również podstawowym źródłem są listy i pisma Grzegorza VII. Jest ich oczywiście więcej, ja tutaj pokazuję to, co mam w domu. W języku angielskim korespondencja papieża Grzegorza VII. W rzeczywistości ta korespondencja jest mocno obfitsza, to jest tylko jej skrót i wybór.
No i wreszcie trzecim, ostatnim źródłem jest tak zwany Dictatus Papae, dokument z roku 1075, najbardziej głośny i najbardziej znany dokument sygnowany przez tego papieża i co ciekawe, zupełnie prawie nieznany w swojej epoce. Znany później i dzisiaj można powiedzieć, zrobił wielką karierę i w różnego rodzaju wyborach źródeł z historii prawa, czy to prawa kanonicznego, czy też prawa państwowego i historii ustrojów. Wszędzie ten Dictatus Papae można znaleźć. W języku polskim na przykład w książce Klausa Schatza Prymat papieski od początków do współczesności. Jaka jest główna teza augustynizmu politycznego? Co to jest ten augustynizm polityczny? Augustynizm polityczny jest to pogląd sformułowany przez Grzegorza VII i przez jego zwolenników, tak zwanych Gregorian. Jest to pogląd mówiący, że nie istnieje władza prawowita, która nie pochodziłaby z nadania kościelnego. Innymi słowy, według zwolenników augustynizmu politycznego, wszelka władza pochodząca z natury, na przykład naturalną drogą powstania państwa, jest władzą nieprawowitą. Wszelka władza pochodząca z umowy społecznej, czy z jakichś form innych kontraktualizmu, wbrew pozorom średniowiecze znało pewne zasady kontraktualizmu. Mówiłem o tym choćby przy wykładzie dotyczącym doktryny cesarskiej i wspominałem tutaj Marsyliusza z Padwy. Także kontraktualizm też był znaną formą. Jest on oczywiście uważany przez augustynizm polityczny za nieprawowitą formę władzy. Nieprawowitą formą władzy według augustynistów politycznych będzie również władza pochodząca z podboju, z przemocy, czyli z opanowania jakiegoś terytorium za pomocą miecza. Innymi słowy, można powiedzieć, że augustynizm polityczny odrzuca prawowitość wszelkiej władzy o charakterze pogańskim. Nie istnieje według augustynistów politycznych prawowita władza władcy pogańskiego, czy to jakiegoś, nie wiem, poganina typu wódz słowiański, czy książę słowiański na wschodzie ówczesnej Europy, czy nie wiem, w świecie islamu nie istnieje w takiej sytuacji władza prawowita, czy na przykład na nieodkrytej jeszcze Ameryce jakieś tam imperia Azteków czy Inków byłyby w tych kategoriach również władzą nieprawowitą, podobnie jak nieprawowitą byłaby na przykład władza cesarza Chin. Z drugiej strony, augustynizm polityczny jest również polemiczny w stosunku do tradycyjnej koncepcji, którą tutaj już na swoich wykładach przedstawiałem, a mianowicie koncepcji króla kapłana wczesnośredniowiecznej, germańskiej, zakładającej, że prawowitość władzy wynika z sakralnego charakteru osoby królewskiej i pewnych charyzmatycznych, czy żeby nie powiedzieć magicznych cech osoby króla, takich jak na przykład długie włosy, zasady dziedziczenia, umiejętności czynienia cudów, zwycięstw bitewnych itd. Te wszystkie kategorie według augustynistów politycznych również nie decydują o prawowitości władzy. Jedyne, co decyduje o prawowitości władzy, to fakt, że władza ta pochodzi z nadania kościelnego. Dlatego też Archier używał, opisując swoją koncepcję augustynizmu politycznego, zawsze takiego charakterystycznego terminu, a mianowicie absorpcja. On się pojawia permanentnie w książkach Archiera. Absorpcja prawa państwowego przez religię, teologię, czy też prawo kanoniczne. Dlatego, że każda władza, która nie pochodzi od Kościoła, jest władzą nieprawowitą. Jakby tym elementem, który w sposób wizualny pokazuje pochodzenie prawowitej władzy od Kościoła, jest instytucja
koronacji królewskiej, połączona z namaszczeniem danej osoby na króla, czyli z tak zwaną sakrą królewską. Koncepcja ta nie była pomysłem samego Grzegorza VII. Sakrę królewską znano już w niektórych królestwach germańskich powstających na grobie upadającego cesarstwa rzymskiego. Nie wiadomo właściwie do końca, skąd się ona wzięła. Była początkowo związana na przykład w królestwie Wizygotów z koncepcją króla kapłana i nie jest oryginalnie katolicka, bo Wizygoci byli Arianami. Ale sakrę znamy również w innych królestwach, już bym powiedział bardziej ortodoksyjnych z punktu widzenia chrześcijańskiego. Także jest to jakiś jeden z modeli władz. Sakra jednakże posiadała dla tradycji chrześcijańskiej również umocowanie w tradycji Starego Testamentu, dlatego że mamy tam postać proroka Samuela, który udziela sakry królewskiej królowi, pierwszemu królowi izraelskiemu, Saulowi. Ale można powiedzieć, że ta historia Samuela i Saula jest dwuznaczna. Dlaczego? Dlatego, że prorok daje sakrę królewską Saulowi, ale następnie, jak znamy, wiemy to ze Starego Testamentu, Saul rządzi źle, jego władza nie podoba się Bogu i dlatego też prorok Samuel ostatecznie dokonuje, mówiąc tak ładnie językiem łacińskim, bardzo popularnym w średniowieczu pojęciem, dokonuje translacji, czyli przeniesienia władzy królewskiej ze złego władcy Saula na Dawida i dokonuje jakby przeniesienia sakry na drugą osobę, udzielając w imieniu Boga, co potem Kościół uznał, że czyli w imieniu Kościoła, przekazuje ją innej osobie. To oznacza, że koncepcja sakry królewskiej dawanej przez proroka, jego następcę w postaci Kościoła katolickiego, jest koncepcją, można powiedzieć, troszeczkę dwuznaczną. Dlaczego? Dlatego, że Kościół daje sakralizację władzy osobie wstępującej na tron i w ten sposób daje mu pełną, taką można powiedzieć, full legitymizację władzy. Ale jeśli ta osoba rządzi w sposób niegodny, czy to będąc tyranem i tyranizując swoich poddanych, czy też tyranizując sam Kościół, czy też będąc heretykiem na przykład, no to w takiej sytuacji można tą władzę odebrać takiej osobie i można ją przekazać na inną osobę. Innymi słowy, z zasady, z teorii augustynizmu politycznego wynikało, że skoro Kościół daje prawowitość władzy, to może ją również odebrać. Władza w tej koncepcji nie pochodzi bezpośrednio od Boga, tylko za pośrednictwem Kościoła. A wszyscy pośrednicy mają to do siebie, że dają, to również odbierają. I zresztą można wskazać tutaj, że tradycja, do której się będzie odwoływał Grzegorz VII, była tradycją żywą na Zachodzie. Dlatego, że w roku 800, kiedy papież Leon III koronował na cesarza Karola Wielkiego, no to wręczył mu koronę, Karol Wielki włożył ją sam na głowę, dokonał namaszczenia królewskiego. I od tego momentu Karol Wielki stał się cesarzem odnowionego cesarstwa rzymskiego. Ale o ile sam Karol Wielki jakby nie miał tego problemu, że ktoś mu tą władzę chciał odebrać, wprost przeciwnie, Kościół epoki karolińskiej był zachwycony cesarzem Karolem Wielkim, o tyle już rozpoczęły się po jego śmierci większe problemy. A mianowicie następcą Karola Wielkiego został król Ludwik Pobożny. Został cesarzem namaszczony przez Kościół i nałożono mu koronę w roku 816. I jakkolwiek Ludwik Pobożny ma taki, bym powiedział, część imienia, czy właściwie byśmy powiedzieli dzisiaj nazwisko Pobożny, to raczej udawał pobożnego, niż był nim w rzeczywistości. Nie wiemy dokładnie, co tam się działo, dlatego że kronikarze frankijscy
zostawili nam informacje typu, że nie będziemy dokładnie opisywać, bo przecież wszyscy wiemy, o co chodzi. No problem polega na tym, że my dzisiaj po 1200 lat nie za bardzo wiemy, o co chodzi. Ale w każdym razie z tych wszystkich zapisów wynika, że Ludwik Pobożny, wbrew nazwie Pobożny, za pobożnego uchodził, pobożnego udawał, ale pobożnym nie był. Z tego, co ze zupełnie szczątkowych informacji, które znamy, wynika, że dokonywał tam sporych rzezi fizycznych w obrębie swojego własnego rodu, mordując jego członków i przedstawicieli, jak również, zdaje się, dokonywał jakichś mordów na osobach duchownych. Jak mówię, zdaje się, bo my nie wiemy dokładnie, co tam było. W każdym razie w 829 roku, czyli po 13 latach panowania Ludwika Pobożnego, zebrał się synod biskupów frankijskich, który uchwalił odebranie królowi korony, czy właściwie cesarzowi korony, ponieważ jest niegodny. No i następnie korona ta została przekazana na ręce innej osoby, a Ludwik Pobożny musiał się jej zrzec i trafił do klasztoru, co było tak naprawdę formą swojego rodzaju więzienia, ponieważ nie mógł tego klasztoru opuszczać. Także można powiedzieć, że Grzegorz IX i zwolennicy augustynizmu politycznego odwoływali się do pewnej solidnej tradycji mówiącej o tym, że władza królewska czy władza cesarska pochodzi od Boga za pośrednictwem Kościoła i Kościół ma również prawo odebrać tą władzę osobie, która rządzi w sposób niegodny. Tradycję tę wywodzono w tym czasie od świętego Augustyna z Hippony. Sam Grzegorz VII, jak się zdaje, nie był jakimś, bym powiedział, wybitnym teologiem i specjalistą od literatury patrystycznej, co wynikało z faktu, iż w ówczesnej epoce, kiedy nie było druku i powszechnie dostępnych książek, zwykle uczono ojców Kościoła w postaci takich, można powiedzieć, bryków czy wypisów, przepisywanych ręcznie i bardzo często były to po prostu wybrane, co najważniejsze, cytaty czy fragmenty z ojców Kościoła i prawdopodobnie Grzegorz VII gdzieś tam studiując w kwestie teologiczne posługiwał się też takimi brykami i samego świętego Augustyna zresztą cytuję tylko raz. Posługiwał się innymi teologami i innymi duchownymi, którzy pracowali na świętym Augustynie. Dlatego jego jakby no bezpośrednie odczytanie w Augustynie nie było duże i jak się zdaje w ogóle otoczenia papieskiego nie było duże. Stąd też to pojęcie augustynizmu politycznego, dlatego że Grzegorz VII wyprowadzał swoje tezy na temat tego, że wszelka władza prawowita pochodzi od Kościoła, powołując się na Augustyna, powołując się na tradycję augustyńską i przypisując świętemu Augustynowi pewne tezy i poglądy, których on nigdy nie napisał. Nie był to zresztą to Arkier właśnie udowadnia, nie byłbym powiedział to jakiś taki błąd czy fałszerstwo zamierzone. Po prostu ze świętym Augustynem był ten problem, iż jego dzieło było przeogromne literacko. W czasach, kiedy nie było druku, te książki były słabo dostępne, dlatego rozchodziły się tylko i wyłącznie w postaci takich bryków i skrótów wypisów, czytanych powszechnie gdzieś tam, prawda, na, nazwijmy to, kursie teologicznym. I w takiej sytuacji w X i XI wieku duchowni bardzo często mieli niezbyt dobre pojęcie o tym, co twierdził na przykład święty Augustyn czy inny z ojców Kościoła. I dlatego też przypisywano i częstokroć różnego rodzaju teorie i poglądy, których oni nie głosili. Można się domyślać, że Grzegorz VII znał lepiej czy gorzej jakieś fragmenty czy cytaty obszerne czy omówienia teologii świętego Augustyna. Wszystko wskazuje na to, że nie znał jego filozofii, czyli jakby no racjonalnej części poglądów dotyczących
państwa, poznania, społeczeństwa itd. Dlatego też zarówno Grzegorz VII, jak i mnisi tej epoki i w ogóle szerzej Gregorianie uznawali, że święty Augustyn wywodził prawowitość władzy politycznej z nadania kościelnego. Tak oczywiście nie było. Dlatego, że jeśli sobie przeczytamy nie bryk z Państwa Bożego z wypisem cytatów, ale całe Państwo Boże świętego Augustyna, to szybko się zorientujemy, że Augustyn świetnie znał realia starożytnego Rzymu i żył w świecie, w którym chrześcijanie stanowili zdecydowaną mniejszość społeczeństwa, a władza cesarska z pewnością nie pochodziła z nadania kościelnego, ponieważ Kościół był wtedy jeszcze, chrześcijaństwo było wyznaniem mniejszościowym. Mało tego, gdyby Grzegorz VII dobrze znał pisma świętego Augustyna, to wiedziałby, że święty Augustyn opisuje historię Rzymu od powstania miasta. Gdzieś tam w tej historii Rzymu pojawia się w którymś stuleciu to istnienia Rzymu, pojawia się Chrystus i następuje powolna chrystianizacja społeczeństwa i państwa rzymskiego. Ale sam Rzym został założony przez pogan. Romulus i Remus byli przecież poganami. I cały Rzym republikański i cesarski, aż do czasów gdzieś tam Augustyna, w większości zdominowany był przez tradycję pogańską. Dlatego też, jak się wczytamy w różnego rodzaju pisma filozoficzno-polityczne świętego Augustyna, to zobaczymy tam, że Augustyn jest przekonany o tym, iż państwo pochodzi z porządku naturalnego, a nie z ustanowienia kościelnego. Tyle, że jak mówię, te pisma już takie bardziej filozoficzne były prawdopodobnie w tej epoce większości Gregorian po prostu nieznane. Stąd też przypisano mu pogląd o pochodzeniu władzy politycznej od Kościoła. A skąd ten pogląd się wziął? A mianowicie wziął się stąd, że u świętego Augustyna jest znana teza o opozycji pomiędzy państwem Bożym i państwem ziemskim. Państwo Boże to mieli być ci, których Bóg wybrał do zbawienia. To mieli być chrześcijanie, ta mniejszość, która ma szansę na zbawienie. Państwo ziemskie to są cały świat pogan, są to również chrześcijanie, bym powiedział, tacy faryzejscy, którzy nie praktykują wiary, którą głoszą w swoim życiu codziennym i tak dalej. Czyli można powiedzieć, ciężko jest według świętego Augustyna wytyczyć, kto należy do Państwa Bożego, a kto do Państwa Ziemskiego, ponieważ kto należy do Państwa Bożego, to wie tylko Bóg, kto będzie zbawiony. Czytane te fragmenty o Państwie Bożym, znów w wieku XI, w oderwaniu jakby od całego kontekstu myśli świętego Augustyna, spowodowały, że w literaturze klasztornej XI-XII stulecia ówcześni czytelnicy tych fragmentów Państwa Bożego byli święcie przekonani, że święty Augustyn pisał o walce Państwa Bożego, czyli Kościoła, z państwem ziemskim, czyli z państwem w ogóle, z cesarstwem. Dlatego byli przekonani, że jest to jakby spór Kościoła jako instytucji z cesarstwem, a nie spór tych, którzy będą zbawieni, bo zostali przez Boga wybrani, z całą resztą świata, zarówno z poganami, jak i chrześcijanami. Stąd też Grzegorz VII i Gregorianie uważali, że stoją na czele Państwa Bożego i zwalczają państwo ziemskie, którym kieruje cesarz, który jest taki, jaki jest. Skąd w takiej sytuacji ta popularność tez gregoriańskich i tego augustynizmu politycznego, które, jak mówię, z punktu widzenia teologicznego, powiedzmy sobie szczerze, były mocno naciągane, chociaż tutaj cały czas będę wskazywał, że to nie jest jakaś celowa manipulacja i fałszerstwo, jest to po prostu utrudniony dostęp do literatury teologiczno-filozoficznej w czasach, kiedy nie ma druku. Skąd ta popularność tej tezy? Popularność to, że jakaś pogląd, taki bym powiedział teologiczny, czy teologiczno-polityczny, nagle się upowszechnia, wynika z zaistniałej sytuacji społeczno-politycznej, a przede wszystkim polityczno-religijnej i wewnątrzkościelnej. Gregorianizm stanowi bowiem
gwałtowną reakcję na nadużycia i praktykę tego, co zwiemy cezaropapizmem, czyli stanowi reakcję na skutki, widzialne skutki przewagi cesarstwa nad Kościołem, przewagi państwa ówczesnego nad Kościołem. Cóż takiego się dzieje? W roku 962 cesarz Otton wymusza na ówczesnym Rzymie tak zwany przywilej ottoński, polegający na tym, że cesarz musi zaakceptować każdego nowo wybranego papieża, aby mógł zostać on tym papieżem uznany. W praktyce przywilej ten idzie znacznie dalej, ponieważ cesarze uzurpują sobie prawo nie tylko w akceptacji papieża, ale uważają, że władza papieska pochodzi od władzy cesarskiej i cesarz ma prawo nie tylko zaakceptować papieża, ale ma prawo wskazać kandydata, a tak naprawdę ma prawo wskazać, prawda, wybierającym, kogo mają wybrać. I co więcej, jeśli ten wybrany rządzi nie tak, jak chciałby cesarz, to cesarz ma prawo cofnąć swoją, można powiedzieć, decyzję o przekazaniu władzy papieskiej i obalić papieża, wskazując następnego. Tak się zresztą dzieje. W całym X-XI wieku mamy sporo przykładów papieży obalanych przez cesarzy. Najbardziej radykalny jest tu przykład papieża Jana XVI, który nie tylko został zdjęty, ale został oślepiony na rozkaz cesarski. Wyrwano mu język i spędził gdzieś tam w kajdanach w celi resztę życia jako kaleka. W 1046 roku cesarz Henryk III deponuje papieża Grzegorza VI. Co więcej, aktu tej depozycji papieskiej dokonuje synod biskupi, któremu przewodniczy Henryk III i podpisuje się razem z biskupami pod tym dokumentem. Czyli mamy pierwsze nadużycie, jest to uzurpacja władzy cesarskiej do wskazywania i zdejmowania papieży. Nadużycie numer dwa, tak zwana świecka inwestytura biskupów. Na czym polegała świecka inwestytura? Świecka inwestytura polegała na tym, że biskupi i opaci wybierani byli w ówczesnym świecie przez kapituły biskupie. To był czas głębokiej decentralizacji Kościoła, gdy świat, w którym papież jeszcze w żaden sposób nie mianował biskupów. Biskupa wybierała kapituła biskupia i następnie wybrany biskup, wybrany na biskupa, zatwierdzany był przez władzę świecką, czy to cesarza, króla, księcia, hrabiego, kto tam lokalnie rządził i komu podlegały te ziemie, i następnie otrzymywał sakrę z rąk arcybiskupa jakiegoś, czy biskupa z sąsiedniej diecezji. W praktyce polegało to, sytuacja wyglądała mocno inaczej, dlatego że po prostu władza świecka wskazywała kandydata na biskupa i bardzo słabe, mające słabe umocowanie polityczne, byśmy to powiedzieli w ten sposób, kapituły biskupie po prostu wybierały wskazanego przez władzę świecką kandydata. I w czym był problem? Mianowicie, jeżeli władza świecka wskazywała kandydata na biskupa, to kierowała się dwoma możliwymi kryteriami. Pierwsze kryterium to była lojalność polityczna. Dlaczego to było takie istotne? Dlatego, że w systemie feudalnym, szczególnie w cesarstwie, w X wieku upowszechniła się zasada dziedziczenia len. Oznaczało to, że cesarz po śmierci lennika nie rozdawał len na komu chciał, tylko lenno było dziedziczone automatycznie przez najstarszego syna. To spowodowało, że zależność lenników od cesarza bardzo gwałtownie spadła. I to powodowało, że w razie potrzeby, czyli na przykład w sytuacji wojny, lennik stawiał się z minimalnym
liczbą rycerzy, łuczników, prawda, konnych i kogo tam jeszcze miał się stawić. Ale ta liczba coraz to bardziej spadała i cesarz nie miał żadnej możliwości wymuszenia na lenniku wypełnienia całkowitych jego powinności lennych. W takiej sytuacji, zresztą coraz częściej się zdarzało, że lennicy się w ogóle nie pojawiali. Jeżeli byli silnymi i wpływowymi lennikami, to cesarz też niewiele mógł zrobić. W tej sytuacji jedyne lenna, które zależały realnie od cesarza, to były lenna biskupie. Dlatego, że nie były dziedziczne. I jak pokazują kroniki i zapisy kronikarzy średniowiecznych, w cesarstwie, gdzie lenna biskupie stanowiły około 1/5 ziemi zaledwie w cesarstwie, 60-80% rycerstwa gromadzonego na wyprawy wojenne to było rycerstwo z len biskupich. Dlatego też cesarzom tak bardzo zależało na tym, aby biskupi byli osobami z nimi politycznie związanymi, ponieważ oznaczało to lojalność polityczną. Drugi powód, dla którego cesarzom zależało na mianowaniu biskupów, był, bym powiedział, jeszcze trochę bardziej prozaiczny. Dlatego, że czasami, kiedy władcom brakowało pieniędzy w budżecie, to po prostu sprzedawali stanowiska biskupa czy opata. To była bardzo lukratywna inwestycja. Dlaczego? Dlatego, że na przykład płaciło się tam, nie wiem, dajmy na to 2 miliony złotych za stanowisko biskupa i następnie z tego stanowiska biskupa pobierało się na przykład 100 tysięcy złotych, prawda, miesięcznie, przepraszam, rocznie dochodu. Czyli można powiedzieć, to była jednorazowa inwestycja, która się zwracała do końca życia. Takim rentierem można było zostać w ten sposób. Jest to tak zwana symonia, czyli właśnie kupowanie stanowisk biskupów. Dotyczyło to zarówno stanowisk biskupów, jak i stanowisk opatów. Opaci mieli lepiej, bo nie musieli jakiejkolwiek służby wojskowej uskuteczniać, także było to, bym powiedział, nawet lepsza inwestycja. Znamy z historii przypadki, kiedy opatami męskich klasztorów zdarzały się nawet kobiety. Po prostu kobieta zakupiła sobie tą inwestyturę na opata męskiego zakonu. Gdzieś tam przeczytałem również, że we Francji zdarzył się nawet przypadek, że opatem męskiego zakonu był Żyd, czyli osoba wyznania innego niż chrześcijańskie, która zainwestowała kupując sobie opactwo i coroczne dochody z tego opactwa. Tego typu praktyki oczywiście budziły powszechne protesty, zgorszenie. Osoby w ten sposób, czy to mianowane przez cesarza na stanowisko biskupa ze względów politycznych, czy też które kupiły tego typu urzędy, bym powiedział tak, nie były to osoby z pewnością posiadające silne religijne motywacje. I był to tak zwany kler symoniacki. Od symonie i symonie traktowano w ten czas jako grzech, ale Kościół nie posiadał możliwości likwidacji tego grzechu, ponieważ inwestytura należała do władzy doczesnej. Drugim obok symonii grzechem jest to grzech tak zwanego nikolaizmu. Czyli jest to dosyć powszechne przebywanie duchownych w stanie małżeńskim. Zresztą symonia i nikolaizm ściśle się z sobą łączyły, ponieważ większość tych biskupów czy księży mających żony po prostu zakupiła te funkcje i były to inwestycje. Innymi słowy, osoba żonata, która miała już żonę i była osobą świecką, w ramach inwestycji kupowała sobie na przykład biskupstwo czy stanowisko opata, ciągnęła z tego do końca życia coroczne dochody, a równocześnie prowadziła normalne świeckie życie. Także można powiedzieć, że tych problemów, które wskazywał gregorianizm, było kilka. Po pierwsze, prawo mianowania i odwołania biskupa Rzymu, czyli papieża, przez cesarza.
symonia, czyli sprzedaż urzędów biskupich i opackich lub też mianowanie na te stanowiska osób po linii politycznej. No i wreszcie trzeci, wiążący się w większości z tymi przypadkami, przykład nikolaizmu, czyli w stanu, że tak powiem, małżeńskiego osób pełniących funkcję biskupów lub opatów. I przeciwko temu systemowi Kościół zaczyna się już buntować od połowy XI wieku. Mamy różne tam uchwały różnych synodów przeciwko nikolaizmowi, klerowi symoniackiemu i tak dalej. Wygląda to w ten sposób, że duchowni autentyczni nie chcą uznawać symoniaków za biskupów i duchownych. Nie chcą, po prostu uważają, że to są intruzi w kościele, którzy sobie kupili funkcję i nie mają z kościołem nic wspólnego, ale z punktu widzenia prawa kanonicznego są to osoby posiadające wszystkie uprawnienia biskupów czy opatów, dlatego że nimi formalnie są materialnie. Stąd też pojawia się w pewnym momencie Hildebrand, mnich, który nie był zresztą biskupem, wybrany na papieża. Nie wiemy wiele o Hildebrandzie. Jego nazwisko jest charakterystyczne, ponieważ no, niby jest Włochem, ale nazwisko jest, imię, przepraszam, jest niemieckie. Prawdopodobnie był synem imigranta z Niemiec, który się osiedlił w północnej Włoszech. Prawdopodobnie na podstawie badań szkieletu Grzegorza VII, który dzisiaj jest przechowywany w Salerno we Włoszech, w tamtejszej bazylice. Wiemy, że prawdopodobnie jako dziecko i młody człowiek nosił wielkie ciężary, ponieważ ma dosyć mocno uszkodzony kręgosłup, czy właśnie zużyty kręgosłup, co świadczy o tym, że bardzo ciężko fizycznie pracował. Pochodził więc prawdopodobnie z rodziny ubogiej. Pracował fizycznie, w pewnym momencie został mnichem i jako wybijający się mnich, służący, pracujący w kancelarii papieskiej, został wybrany na papieża. No, powiedzmy sobie szczerze, Kościół wybrał na papieża postać naprawdę gigantycznego formatu. Sama historia Kościoła tak naprawdę jest historią do Grzegorza VII i od Grzegorza VII, dlatego że cała wizja Kościoła, relacje Kościoła, państwo i tak dalej, to jest wszystko wizja gregoriańska. My wszyscy dzisiaj jako katolicy jesteśmy Gregorianami, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy i nie mamy pojęcia, kto to był Grzegorz VII i wydaje nam się, że to było coś dawno, 1000 lat temu w średniowieczu. Kościół gregoriański jest kościołem jedynym, można powiedzieć, który znają katolicy i jakby no pieczęć Grzegorza VII jest tu wszędzie. Do tego dochodzi, bym powiedział, wielka wizja polityczna Grzegorza VII. Jest to również wielki gracz polityczny i kościelny mąż stanu, hazardzista polityczny, nie zawaham się tego powiedzieć, który był w stanie postawić wszystko, cały swój osobisty los w walce z cesarzem Henrykiem IV. Mimo że powinien pamiętać los, który spotkał no niecałe 100 lat temu Jana XVI, którego oślepiono, wyrwano mu język, prawda, i gdzieś tam do końca życia trzymano zakutego w celi. Mimo to Grzegorz VII zdecydował się na rozegranie wielkiej partii z cesarzem Henrykiem IV, po to, aby oczyścić Kościół z nadużyć. Co ciekawe, w sumie jak czyta się o Grzegorzu VII i jego czasach, trudno nie dojść do wniosku, że początkowo Grzegorz VII nie miał aż tak radykalnych celów. Dlatego, że Kościół, który odziedziczył, pamiętał panowanie cesarza Henryka III, który jakkolwiek popełnił wszystkie te znane nam już cezaropapistyczne występki, był cesarzem osobiście bardzo bogobojnym i który rzeczywiście dbał o Kościół. Mianując po linii politycznej biskupów, rzeczywiście patrzył, czy są to przynajmniej osoby oddane również i Kościołowi i wierze chrześcijańskiej. Dopuszczając się symonii,
przynajmniej starał się, żeby Symoniacy rzeczywiście byli chrześcijanami i przejmowali się życiem swoich diecezji. Także można powiedzieć, że za jego panowania te wszystkie problemy, prawda, kościoła przedgregoriańskiego, no, były w jakiś sposób trochę zmniejszone. Problem zaczął się po jego śmierci, kiedy cesarzem został Henryk IV, jego syn. Młody, dwudziestoparoletni, powiedzmy sobie szczerze, niezbyt doświadczony polityk. Co ważne, zupełnie w odróżnieniu od ojca i żyjącej jeszcze matki cesarzowej Agnieszki, niebogobojny. Prawdę mówiąc, kiedy się czyta życiorys Henryka IV, trudno nie dojść do wniosku, że to był taki po prostu, jak to się mawia w języku polskim, rembajło. Dosyć prymitywny, uważający, że wszystkie problemy rozwiązuje się za pomocą przemocy i ten, kto jest najsilniejszy, wygrywa. I Henryk IV, kontynuując praktyki cezara papistyczne swojego ojca i poprzedników, stworzył, można powiedzieć, z dworu cesarskiego no, największe źródło problemu. Dlatego, że jak potrzebował pieniędzy, to sprzedawał stanowiska biskupie temu, kto najwięcej oferował. Stanowiska inne biskupie obsadzał swoimi oddanymi rycerzami, którzy, tak powiem, z religią i z kościołem częstokroć niewiele mieli wspólnego. I w pewnym momencie się okazało, że no jakby no, dwór cesarski jest źródłem największym zepsucia w kościele katolickim. No a ponieważ ten dwór cesarski obsadza biskupów i opatów, no to można powiedzieć, ryba psuje się od głowy i ryba się psuje cała właśnie z powodu postawy osobistej cesarza. Stąd też Grzegorz VII postanowił z tradycji sakry cesarskiej wyprowadzić pogląd, że skoro Kościół obdarza kogoś sakrą cesarską, to może również tej sakry pozbawić. Skoro prorok Samuel mógł Dawida, znaczy najpierw mógł Saula wyświęcić na króla, a następnie odebrać mu tą sakrę królewską i przekazać Dawidowi, to znaczy, że papież również może. I tutaj mamy, bym powiedział, jedyny nowy pomysł zupełnie Grzegorza VII, jest to forma, w jakiej można to zrobić, a mianowicie ekskomunika. Ekskomunika nie była niczym nowym, dlatego że ekskomunikę w Kościele stosowano już od 1000 lat. Co więcej, była już nawet, bym powiedział, no, precedens taki, iż święty Ambroży, biskup Mediolanu, ekskomunikował w roku 380 cesarza Teodoryka za rzeź mieszkańców dzisiejszych Salonik. Tyle tylko, że ekskomunika nie pociągała za sobą skutków politycznych, przynajmniej bezpośrednich. Oczywiście jakieś tam pociągała, w tym sensie, że cesarz chrześcijański, który jest ekskomunikowany, no jakby no, prawowitość jego władzy w oczach poddanych nieco się chwieje i słabnie. Ale z ekskomuniki wcześniej stosowanej nie wynikało, że ekskomunikowany traci prawo do tronu. Tymczasem Grzegorz VII w roku 1076, a potem jeszcze raz w roku 1080, ekskomunikuje Henryka IV i następnie ogłasza w tych samych dokumentach jego depozycję, czyli pozbawienie go tronu cesarskiego. Skąd pomysł, że ekskomunika pociąga za sobą pozbawienie tronu cesarskiego? A mianowicie z samego rozumienia ekskomuniki. Ekskomunika pochodzi z łaciny i oznacza usunięcie ze wspólnoty chrześcijańskiej. Zgodnie z zasadami prawa kanonicznego, wtedy budowanego przez kanonistów, osoba ekskomunikowana, z osobą ekskomunikowaną nie można mieć żywych stosunków. To znaczy, nie można się z nim zadawać, gościć go w swoim domu, przychodzić do niego, pożyczyć mu, nie wiem, konia. Nie można z nim jadać przy jednym stole. Ekskomunikowanemu, nie wiem, nie można uprać koszuli. Nie można mu nic sprzedać. Ekskomunikowany również nie może nic kupić. Czyli jest jakby, no, banitą ze społeczeństwa.
I Grzegorz VII doszedł, jakby no, sformułował tezę, że jeśli ekskomunikujemy cesarza, to czy wolno cesarzowi służyć zbrojnie? To nie wolno, no bo samemu się ściąga na siebie ekskomunikę. Czy jeżeli cesarz jest ekskomunikowany, to można mu zapłacić daninę feudalną? No nie można, bo z ekskomunikowanym nie wolno mieć jakichkolwiek kontaktów, związków, bo to pociąga ekskomunikę. Czy ekskomunikowanemu cesarzowi służący może podać obiad? No nie, ponieważ nie może się z nim w ogóle w jakiś sposób nawiązywać kontaktów. Czy ekskomunikowanemu można uprać koszulę? Nie. No to pojawia się pytanie, to jak cesarz ma rządzić? W jaki sposób ma zebrać radę cesarską? W jaki sposób ma dowodzić bitwą, skoro rycerstwo nie może się zebrać na jego rozkaz? Jak ma opłacić na przykład, nie wiem, żołnierzy zaciężnych broniących zamku, skoro nie można cesarzowi zapłacić podatku? I Grzegorz VII z ekskomuniki wyprowadza pogląd, że ekskomunikowany jest to osoba wyrzucona ze społeczeństwa, z którą nikt nie może mieć relacji, ponieważ pociąga za sobą w ten sposób na siebie ekskomunikę. Dlatego też ekskomunikowany nie jest w stanie sprawować władzy politycznej i tak naprawdę jakiejkolwiek władzy. Stąd też z teorii ekskomuniki wynika depozycja cesarza. Jak wiemy, Henryk IV po tej ekskomunice z roku 1076 łamie się, dochodzi do Canossy. Tutaj odsyłam do odcinka na temat doktryny cesarskiej, pierwszej części doktryny cesarskiej o Henryku właśnie IV. Cesarz zostaje ostatecznie przywrócony do kościoła katolickiego po Canossie. W roku 1080 dochodzi do drugiej ekskomuniki cesarskiej, jego depozycji, ponieważ cesarz odzyskawszy władzę rozpoczął z powrotem wszystkie praktyki symoniackie już nam znane. I można powiedzieć, że sam Grzegorz VII prawdopodobnie był przekonany, że przegrał. Dlaczego? Dlatego, że umiera w Salerno na wygnaniu po tym, kiedy cesarz obległ go w zamku Świętego Anioła i papież wezwał na pomoc wtedy Normanów z Sycylii, którzy uwolnili papieża, ale niestety uwolniwszy papieża przy okazji obrabowali i zniszczyli cały Rzym, tak naprawdę. Dlatego papież był święcie przekonany, że przegrał tą rozgrywkę. I ostatnie jego słowa zapisane przed śmiercią brzmią, że wszystko co robiłem, robiłem z myślą o Kościele. Czyli jakby no, historycy uważają, że jest to jego przekonanie, że przegrał tą partię, ponieważ no, sam gdzieś tam na emigracji dosyć nędznie bym powiedział umarł. W rzeczywistości było inaczej, dlatego że złamał całą teologiczną powagę cesarstwa, jego szacunek teologiczny, złamał wizję cesarza jako katechona i cesarstwo nigdy się już jakby no, w swojej sile i potędze nie odrodziło i dzięki temu kościół następców Grzegorza VII stał się potęgą teologiczno-polityczną, rządzącą Europę. A jakie miałyby być te uprawnienia Kościoła i papieża w stosunku do, może papieża, powiem inaczej, papieża w stosunku do Kościoła i cesarstwa, czy w ogóle do wszelkiej władzy, wszelkiego władania politycznego i kościelnego w świecie? Mamy na to dokument z roku 1075, zwany jako Dictatus Pape. Dokument jest dziwny. Dlaczego jest dziwny? Dlatego, że wszystkie dokumenty wychodzące z kancelarii papieskiej posiadają swoje numery. Dictatus Pape nie posiada swoich numerów. W archiwach watykańskich, kiedy go znaleziono, leżał sobie pomiędzy listami ponumerowanymi papieskimi, ponieważ każdy list papieski robiono kopię dla kancelarii papieskiej. I Dictatus Pape sobie leżał bez numeracji pomiędzy dwoma listami. Kto go tam wsadził, kiedy, w jakich okolicznościach, czy za życia Grzegorza VII, czy ktoś go tam przełożył, czy włożył 100 lat później, czy 200, nie mamy zielonego pojęcia, już się nigdy nie dowiemy. Dokument jest również dziwny dlatego, ale jest oryginalny, dlatego że jest cytowany w epoce, ale cytowany bardzo rzadko.
Dlatego, że z XI i XII wieku kilkakrotnie cytuje go tylko jeden z kanonistów epoki, a mianowicie Anselm z Lucki. I, co ciekawe, cytują go również kroniki z zachodniej Francji. I to jest ciekawe, że tylko z zachodniej Francji. To sugeruje, że jeżeli byłby dokument, który byłby to jakiś list, dokument wysłany gdzieś, to musiałby być wysłany na przykład do jakiegoś biskupa czy opata w zachodniej Francji, ponieważ już nawet we wschodniej Francji nie jest znany w swojej epoce. Stąd też historycy stworzyli wiele hipotez dotyczących tego, czym jest Dictatus Papae. Zresztą sama nazwa. To nie jest nazwa dokumentu, który mógł stworzyć sam papież, dlatego że to jest papież rzekł, papież powiedział, słowa papieskie. Czyli znaczy, że jest to dokument przez kogoś spisany. Dlatego w tej chwili dominuje przekonanie, że prawdopodobnie Dictatus Papae była to plan zbioru prawa kanonicznego, który Grzegorz VII planował wydać, złożonego z dokumentów wcześniejszych papieskich i innych kościelnych, prawdopodobnie wraz z papieskimi listami traktowanymi również jako źródło prawa, czyli tak zwanymi dekretałami papieskimi. Księga ta nigdy się nie ukazała z powodów nam nieznanych, być może z powodu śmierci papieża, zarzucenia projektu itd. Także w sumie prawda jest taka, że dokument zrobił wielką karierę lata po śmierci Grzegorza VII. Zrobił z bardzo prostego powodu. A mianowicie, no, tak jak Państwu wspomniałem, skrócona wersja wszystkich listów i wszystkich pism papieża, no to jest taka książeczka, prawda, licząca ponad 200 stron, przy czym nieskrócona wersja jest oczywiście znacznie większa. U Minia, w kodeksie Minia jest to cały taki, no około 500 stron tego jest, maczkiem w dwóch kolumnach. Tymczasem w Dictatus Papae w punktach w liczbie 27 zawiera tak naprawdę cały program papieski streszczony punkt po punkcie. To jest powód, dla którego dokument ten uzyskał tak wielką rangę. Dlatego, że dla każdego, kto uczy na przykład studentów o programie Grzegorza VII, zamiast studiować i omawiać ze studentami 500 stron różnych dokumentów, można wziąć 27 zdań papieskich, w których streszcza się cały program. Ja Państwu również w tej chwili takie streszczenie całego tego programu zrobię. Punkt pierwszy. Kościół rzymski został założony przez samego Pana. Oznacza to, że Kościół rzymski posiada legitymizację swojego istnienia od Boga bezpośrednio. Punkt drugi. Tylko biskup rzymski słusznie nazywany jest powszechnie. Oznacza to, że w Kościele katolickim każdy biskup posiada swoją diecezję, w której rządzi. Jest jeden biskup, który rządzi wszystkimi diecezjami, mogąc wchodzić w sprawy poszczególnych diecezji i rozstrzygać spory pomiędzy nimi. Jest to biskup Rzymu. To pojęcie powszechne jest ważne, dlatego że w ówczesnym świecie również biskupi bizantyjscy również uzurpowali sobie prawo do posługiwania się mianem biskupa powszechnego. Punkt trzeci. Tylko on, czyli papież, może zdejmować i ponownie ustanawiać biskupów na urząd. Oznacza to prawo papieskie do depozycji biskupa, który na przykład łamie prawo kanoniczne, czy też, nie wiem, popełnił jakiekolwiek inne przestępstwo. Jego legat papieski, nawet jeśli ma niższy stopień święceń, czyli nie jest biskupem, ma na soborze przewodnictwo nad wszystkimi biskupami i może wydać wyrok zdejmujący ich z urzędu. Czyli innymi słowy, jeżeli papież nie może brać udziału bezpośrednio w soborze, czy to z powodu choroby, stanu zdrowia, czy na przykład z faktu, że z jakichś tam powodów nie mógł na sobór przybyć, przysyła swojego legata, który posiada, że tak powiem, wszystkie uprawnienia papieskie. Punkt piąty. Papież może zdejmować z urzędu nieobecnych. Innymi słowy, może zdejmować z urzędu biskupów, którzy nie wykonują swoich biskupich funkcji. Punkt szósty.
z ekskomunikowanym przez niego nie wolno nam, między innymi, przebywać w tym samym domu. To jest to, co mówiłem o ekskomunice, dlaczego pociąga ona za sobą depozycję cesarza. No bo skoro nie można z nim nawet przebywać w tym samym domu, no to, to nie da się mu służyć, płacić podatków, służby wojskowe itd. Punkt 7. Tylko on, w zależności od potrzeby wyłaniającej się w danym czasie, może wydawać nowe prawa, zakładać nowe biskupstwa, tworzyć z fundacji kanoników opactwo i odwrotnie, dzielić bogate biskupstwo i łączyć ubogie biskupstwa. Innymi słowy, tylko papież, bo cesarz do tej pory też to robili, ma prawo erygowania, wznoszenia biskupstw i kasowania, łączenia, zmiany ich granic. Tylko papież może nosić cesarskie znaki. Oznacza to, że de facto cesarz przestaje mieć prawo do noszenia znaków cesarskich, posiada je papież, co oznacza, że to de facto papież staje się władcą świata. Potwierdza to punkt 9. Tylko jego wszyscy książęta całują w stopę. No, powiedzmy, dzisiaj nam się to wydaje mocno niehigieniczne i niezrozumiałe. Całowanie w stopę jest przywilejem, który w tradycji bizantyjskiej przysługuje wyłącznie cesarzowi bizantyjskiemu. Także artykuł ten o tych znakach cesarskich, punkt 8 i punkt 9, całowanie w stopę, łączą się ze sobą. Punkt 10. Tylko jego imię wypowiadane jest we wszystkich kościołach, co znaczy, że jest biskupem powszechnym. Punkt 11. Nie można z nim porównać żadnego innego imienia na świecie. Oznacza to, że żaden biskup, czy też cesarz, władca nie jest równy papieżowi. Punkt 12. Może on zdjąć z urzędu cesarza. No to już wiemy, depozycje cesarskie. Punkt 13. W zależności od potrzeby może on przenosić biskupów z jednej siedziby na inną. No to chyba zrozumiałe. Punkt 14. Może wyświęcić kleryka z każdego dowolnego kościoła. Ponieważ papież jest biskupem powszechnym, to może wyświęcić kleryka, nie pytając się biskupa danej diecezji, czy może to zrobić. Czyli na przykład może to być instancja odwoławcza. Papież jest na przykład, gdyby biskup z jakiegoś tam powodu, na przykład sporu personalnego, nie chciał wyświęcić kleryka. 15. Wyświęcony przez niego może przewodzić innemu kościołowi, jednak nie może przynależeć do niego na podporządkowanym stanowisku. Nie może on przyjąć od innego biskupa wyższego stopnia święceń. Czyli tutaj wynika jakby tutaj z tego logicznie, że wyświęcony przez papieża jest niepodległy innym biskupom. Bez jego rozporządzenia żaden sobór nie może nazywać się powszechny. Oznacza to, że papież daje przywilej, że tak powiem, powszechności soborowi, czyli w ten sposób daje mu prawo stanowienia nowych dogmatów i rozstrzyganiu kontrowersji wiary, ponieważ to może zrobić tylko sobór powszechny. Punkt 17. Bez jego autorytetu żadna kapituła i żadna książka nie może być kanoniczna, co oznacza, że żadna kapituła nie może legalnie obierać biskupów, jeśli papież nie daje jej tej przywileju, a żadna książka nie może być kanoniczna, czyli można powiedzieć, no jest to taki urząd cenzorski, na przykład, żeby książka była kanoniczna, czyli uznana za zgodną z dogmatyką katolicką. 18. Jego wyrok przez nikogo nie może być zawieszony, tylko on może zawiesić wyrok każdego. Jest to formuła Gracjana, znanego kanonisty Gracjana, która potem, ewoluując przez stulecia, ukończy, można powiedzieć, stanie się w formie znana. Papież sądzi każdemu, ale żadnemu nie ulega sądowi. Punkt 19. Przez nikogo nie może być papież sądzony. Czyli jakby te 18, 19 potem w tej formule Gracjana te dwa punkty złączą się. Punkt 20. Nikt nie może skazywać kogoś, kto odwołał się do stolicy apostolskiej. Oznacza to, że Rzym jest najwyższą instytucją odwoławczą i nie można już potem sądzić za to samo przestępstwo osoby, którą Rzym uniewinnił. 21. Cause majores każdego kościoła muszą być kierowane do niego.
czyli sprawy sporne ważniejszego formatu kierowane są i rozstrzygane, kierowane są do papieża, a on rozstrzyga. Punkt 22. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i według świadectwa Pisma Świętego nigdy nie pobłądzi. Jest to zarodek nieomylności papieskiej w Kościele katolickim, aczkolwiek tu nie jest mowa, że papież jest nieomylny. To jest taka forma troszeczkę słabsza, wcześniejsza, że papież nie może zbłądzić. Artykuł 23. Kanonicznie wyświęcony biskup rzymski, dzięki zasługom świętego Piotra, staje się bez wątpienia święty, jak to wynika ze świadectwa świętego biskupa Ennodiusza z Pawii i wielu zgodnych z nim ojców, które zawarte jest w dekretałach świętego papieża Symmacha. Najważniejsze oczywiście z tego zdania, że wyświęcony biskup Rzymu staje się bez wątpienia święty, czyli ma charakter sakralny. Nie należy do tego traktować, że święty, więc od razu został świętym. Jest osobą sakralną. 24 punkt. Poddani mogą wnosić oskarżenie zgodne z jego instrukcją i pozwoleniem. Czyli innymi słowy, papież jest najwyższą instytucją odwoławczą również w kwestiach polityczno-państwowych, ponieważ jest mowa nie o wiernych, ale o poddanych, którzy mogą się odwoływać do papieża od każdej decyzji cesarskiej, królewskiej czy władzy lokalnej. 25. Bez udziału synodu może papież zdejmować z urzędu i ustanawiać na urząd biskupów. No to ten punkt tak naprawdę już był wcześniej, stanowi powtórzenie wcześniejszego, że papież może mianować i zdejmować z urzędu biskupów. Punkt 26. Kto nie zgadza się z Kościołem rzymskim, ten nie jest katolikiem. No, bym powiedział tak, jest to podstawa jakby no, późniejszej wizji wszechwładzy papieża w Kościele, czyli prymatu jurysdykcyjnego. 27. Papieżowi wolno zwalniać poddanych z przysięgi wierności złożonej niegodnemu władcy. Czyli papież może ogłosić, że władca jest, jak to potem nazywano, tyranem poddani nie są zobowiązani mu dalej być lojalnymi. Także to jest punkt 27 i ostatni, Dictatus Papae. Widzimy więc, że z Dictatus Papae wynika papież, który jest de facto, bo częstokroć nie używano jeszcze tych pojęć, nieomylny w kwestiach wiary. Papież jest posiada najwyższy prymat jurysdykcyjny w całym Kościele i papież również w sposób pośredni rządzi władcami i rządzi całym światem, posiadając prawo, po pierwsze, ekskomunikowania i pozbawienia władcy tronu, może, wersja bardziej łagodna, tylko zwolnić poddanych z obowiązku posłuszeństwa i dać im prawo, czy chcą się zbuntować, czy nie. Papież stanowi również najwyższe ciało sądowe odwoławcze od spraw prawnych, zarówno kościelnych, jak i prawa państwowego. I każdy, zarówno wierny, jak i poddany, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, obywatel, w każdej sprawie, jaka będzie potrzeba, może odwołać się do papieża. A on sam wszystkich sądzi, a żadnemu nie ulega sądowi. I to byłoby na dzisiaj na tyle o Grzegorzu VII i jego programie teologiczno-politycznym. Dziękuję bardzo. Do widzenia.